Russo wywarł ogromny wpływ na myśl polityczną całego zachodniego świata, i ten sam koncept wędrował od Francji, potem do Związku Radzieckiego, bolszewickiej Rosji, do Chin. A dziś przychodzi nam mierzyć się z nowym zjawiskiem, który nazywa Michael Gonzalez nazywa Next Gen Marxist, czyli marksiści nowej generacji. Im też jest bardzo blisko, bardzo blisko do Russo, tego konceptu podwójnej tyranii. Wszechmogącego państwa, który jest z jednej strony, i destrukcji więzi społecznych, z drugiej strony. Więzi, które jak wiemy, są istotą człowieczeństwa, istotą rodziny, poczucia przynależności. Wszystko, co ludzkość tak naprawdę osiągnęła w swojej historii, zawdzięczamy właśnie budowaniu relacji i trwałych instytucji. Wiek rewolucji, o którym pisał Zakaria, to cały czas jest ten sam spór historyczny próba wywrócenia instytucji i wartości wywodzących się z praw naturalnych. Niby posuwamy się do przodu, ale to, co nas dzieli i niszczy, jest tam, gdzie było.